opinię Państwu prezentować. Zapraszamy także na nasz profil na Facebooku, także do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Te wszystkie drużyny przygotowane w bramce zespołu gospodarze Michał Laskiewicz, w bramce z różnych gości Michał Elżbieciak, a więc taki mecz. Kibice tutaj się nastawiali, że będzie on wyrównany, no i że gospodarze będą atakować. I jest bramka dla gospodarzy. Odbija Michał Elżbieciak krążek przed siebie, a dobija go do bramki rywala Jarosław Sarszok. Czeski napad. Znaczy wjeżdżającego pod bramkę Marcina Wiśniewskiego. Wiśniewski odgrywa na linię niebieską do Chrzanowskiego. Oj, sprytnie Chrzanowski do Kalinowskiego i 2-0. Ładna akcja zespołu Toruńskiego, no i 4 sekundy przed końcem kary obustronnego wykluczenia. Gospodarze podwyższają na 2-0. Równo 17 minuta. Michał Kalinowski. Wyróżniały się Sarsza dla gospodarzy na bramkę numer 3. 1-1. Jest trzecia bramka. Kapitalnie gospodarze rozpoczynają drugie 20 minut. Daniel Mingie pojechał sam na sam z Michałem Elżbieciakiem, no i bez szans bramkarz gości. 20. Dobrze. Chciałbym poprosował Paweł Hejka, goście jednak zamknęli gospodarze. No i jest bramka. Wjechał sobie dosyć bezkarnie między toruńskich defensorów grających z numerem 52 Michał Kozłow, no i zdobywa bramkę na razie honorową dla zespołu Naprzodu Janów. Ta seria przerwana, no i być może teraz gospodarze będą starali się grać inną serią, no ale teraz kapitalnie goście wracają do gry, bo jest już 2-3. Bramkę zdobywa Marek Indra, chociaż poczekajmy jeszcze, bo dopiero jest pełna minuta kary upłynęła. Szansa Siemiennikowa, dobitka, jest 3-3. Marek Indra. Doskonale, goście wracają do gry. Siemiennikow uderzył z niebieskiej linii, odbił przed siebie Michał Plaskiewicz, no i błyskawicznie mamy 3-3. Cóż tu za spotkanie nam się zapowiada na tortorze. 23. Bezradni turnieje przy tej akcji gości. Dużo miejsca ma teraz Stachura. No i jest chyba czwarta bramka. Tak jest, no musiało się dostać. Tak jest, ta bramka, można powiedzieć, od pewnego czasu wisiała w powietrzu. Rafał Biłbrzycki wyprowadza zespół Naprzodu Janów na prowadzenie 4-3. Zresztą nieprawdopodobno na początku tej tercji, by cieszyć się z jednobramkowej straty przy prowadzeniu 3-0. No teraz niebezpiecznie zagrał Bartosz Skulmowski. Widząc najeżdżającego rywala, którym był Rafał Biłbrzycki, ale wszystko według tym razem 2-1. Prosta strata z Połtoryńskiego, szansa na szóstą bramkę, jest kapitalne uderzenie. Łukasz Sękowski, gracz oznaczony numerem 34, 50, 49 minuta, 47 sekunda, no i chyba ten mecz jest już rozstrzygnięty. Te słowa chyba trzeba wypowiedzieć głośno, bo stolikowych w odpowiednim momencie cewolnicy wyjdą, a za chwilę może być pas, siódma bramka dla gości, tak też się dzieje, a bramkę zdobywa grający z numerem 19 Michał Gryc. Może tą ambicję i sportową złość sobie wynajdą gracze toruńscy. Ten mecz już dobiega końca, 7-3 wygrywa zespół Naprzodu Janów. Szybko bramki, bo lista jest dosyć długa. Sarszok, Kalinowski, Mingę, 3 bramki dla Torunian gospodarzy, prowadzi 3-0 i później trafali już tylko goście Kozłow, Indra, dwukrotnie Biłbrzycki, Kowalówka, Sękowski, Rozgryc ustali wynik tego meczu, no i